Grupa Azoty Police Service to spółka, która powstała w 2015 roku. W grupie Azoty Police zajmuje się pracami serwisowo-remontowymi. Dysponuje wykwalifikowaną kadrą specjalistów, techników, inżynierów, automatyków, elektryków i robotników. Dzisiaj te trzy główne elementy, którymi się zajmujemy, to jest przede wszystkim utrzymanie ruchu i serwis zakładów chemicznych Police. To są również remonty znaczące i inwestycje na terenie zakładów chemicznych Police. Spółka wykonuje pracę głównie na rzecz grupy Azoty Police, ale ma też zlecenia zewnętrzne. W swoim portfolio ma prace wykonane dla terminala LNG w Świnoujściu, dla elektrowni Dolna Odra, realizuje też pracę dla pozostałych spółek należących do grupy kapitałowej. W grupie Azoty Police Service pracuje 700 osób. Pracownicy fizycznie głównie to są nasi pracownicy, którzy utrzymują zakład w gotowości technicznej, tak żeby zdolności produkcyjne zakładu były jak najwyższe. Pracownicy ci tak zwani nieprodukcyjni, tak? To jest szeroko rozumiane wsparcie dla tej części właśnie produkcyjnej, to są inżynierowie, którzy projektanci, inspektorzy nadzoru, inżynierowie, którzy nadzorują cały proces przebiegu prac, remontów i inwestycji. To właśnie pracownicy grupy Azoty Police Service utrzymują zakład w stałej gotowości technicznej. Choć na rynku jest spory wybór produktów stosowanych do uprawy roślin, to właśnie polickie nawozy wyróżniają się marką i jakością uznaną przez rolników. Nawozy wieloskładnikowe produkowane przez grupę Azoty Police cechuje dobra przyswajalność przez rośliny, co korzystnie wpływa na ukorzenienie, rozwój i odporność na czynniki zewnętrzne. Nawozy NPK to mieszanina wysoko skoncentrowanych składników mineralnych występujących w postaci jednorodnych granul. W skład nawozów NPK wchodzą makroskładniki takie jak azot, fosfor i potas, składniki drugorzędowe jak siarka, wapń i magnez oraz mikroelementy. W naszym przypadku jest to krzem, cynk, bor i tytan najczęściej. Polickie nawozy są wysoko skoncentrowane, w pełni dostosowane i przyswajalne przez rośliny. Ma to bezpośredni wpływ na zwiększone plonowanie wynoszące od kilku do nawet kilkunastu procent. Ponadto mają one w swoim składzie sorbent trwale wiążący metale ciężkie, wskutek czego te szkodliwe substancje nie przedostają się do roślin, a w konsekwencji do pożywienia. Nawozy produkowane w naszym zakładzie składają się z surowców takich jak fosfora namonu, siarczan amonu, kwas siarkowy, kwas fosforowy, sól potasowa i amoniak oraz komponentów dodatkowych jako źródło mikroelementów. Wszystkie składniki w zależności od proporcji są łączone w urządzeniu granulującym do postaci jednorodnych granuli. Stosowane mikroelementy korzystnie wpływają na rośliny, a finalnie także na organizm ludzki. Rocznie grupa Azoty Police produkuje 1 200 000 ton nawozów wieloskładnikowych NPK. Port grupy Azoty Police jest jednym z najciekawszych miejsc dla grup zwiedzających policką spółkę, szczególnie wtedy, gdy przy nabrzeżu cumują duże pełnomorskie statki. Niemieccy studenci, którzy gościli w grupie Azoty Police, byli zainteresowani działalnością, infrastrukturą i możliwościami przeładunkowymi portu. Dowiedzieli się też, że w przyszłości jego potencjał się powiększy ze względu na budowę kolejnego terminalu, który ma powstać na potrzeby projektu Polimery Police. Kilka dni po wizycie niemieckich studentów port stał się celem wycieczki uczniów drugiej klasy logistycznej z Technikum Ekonomicznego w Szczecinie. Przy nabrzeżu rozładowywany był masowiec polskiej żeglugi morskiej Podhale, który przypłynął z Maroka z ładunkiem blisko 29 tysięcy ton fosforytu. Ładunek ze statku był taśmociągiem transportowany do zakładów. W sterowni pracownicy portu wyjaśnili młodzieży, jak odpowiedzialnym i złożonym procesem jest rozładunek. To robi wrażenie, tak jak widzimy, co możemy robić w przyszłości i co obejmuje działania naszego zawodu. To jest tak dla nas interesująca wycieczka. Port morski w Policach jest czwartym pod względem wielkości przeładunków w Polsce. W 2017 roku przebudowany został przenośnik, co umożliwiło rozładunek jednostek z towarami gabarytowymi, na przykład konstrukcjami stalowymi czy maszynami, które są zamawiane przez odbiorców zewnętrznych.
Każdego roku spółka drogą morską przewozi kilka milionów ton produktów. Do przeładunków wykorzystywane są dwie suwnice o wydajności 600 ton na godzinę i żurawie portowe. Port morski powstał pod koniec lat 60. ubiegłego wieku i jest sukcesywnie modernizowany. Jesień jest dobrym momentem, by rozpocząć pracę nad budową własnej kondycji. Przekonują o tym biegacze amatorzy, którzy na co dzień pracują w grupie Azoty Police, a w wolnych chwilach trenują i startują w zawodach, niejednokrotnie stając na podium. Efekty jesienno-zimowych przygotowań przyjdą na wiosnę. Przede wszystkim, zaczynając swoją przygodę z bieganiem, trzeba sobie postawić jakiś cel. Czy jest to poprawa kondycji, czy jest to zgubienie jakichś kilogramów. Naprawdę, to jest ważne, żeby dążyć do czegoś, a nie po prostu wychodzić sobie tylko do lasu i biegać. Przede wszystkim, żeby to był las właśnie, żeby to nie były jakieś ścieżki rowerowe, chodniki, miasto. Obcujmy trochę z naturą, wyjdźmy do tego lasu. Sposób na życie, sprawdzenie własnej wytrzymałości, chęć pozbycia się zbędnych kilogramów czy pasja poprawiania swoich wyników. Powodów, dla których ludzie decydują się biegać, jest sporo. Piotr Pawliński, który bije własne rekordy od dziecka, jest zdania, że to dobra forma relaksu. Bawi mnie właśnie ilość kilometrów przebiegnięta na treningach w ciągu miesiąca. Jest to spora ilość, 400-500 kilometrów. Sprawia mi to niesamowitą radość. Sam trening, a jeżeli do tego są jakieś wyniki, stanie na podium, rywalizacja z kolegami, naprawdę cieszy mnie to, że mogę tak spędzać wolny swój czas. Nie innego zdania jest Łukasz Wyrozębski, który biega od 8 lat. Stara się biegać 6 razy w tygodniu, dostrajając treningi do zawodów, do których się aktualnie przygotowuje. Same treningi też się od siebie różnią, bo to też musi być trochę poprzeplatane takimi luźniejszy, jeden cięższy trening, następnego dnia taki luźniejszy, po prostu takie samo rozbieganie, tak żeby organizm też miał czas na regenerację przed kolejnym jakimś trudnym treningiem. Łukasz Wyrozębski także startuje w zawodach. Dwa razy przebiegł dystans 100 km, co było testem jego kondycji i wytrzymałości. To w sumie były takie de facto najcięższe zawody, bo to jest w sumie kilkanaście godzin ciągłego biegu. I to w sumie było 2 lata temu i 4 lata temu. Także to chyba takie były najtrudniejsze, przez to też najwięcej satysfakcji mi sprawiły. Żeby biegać, nie wystarczy założenie wygodnych butów. Dobrze wcześniej poszerzyć wiedzę na temat technik i ograniczeń. Pierwszy trening może równie dobrze zniechęcić, co dodać skrzydeł.